Od 15 lat Boleslawskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji prowadzi akcję skierowaną do uczniów trzecich klas szkół podstawowych Woda – Źródło Życia, czyli z pewikiem o wodzie, ściekach i zielonej energii. Już w jej nazwie jest to wszystko, czego w jej ramach dowiadują się młodzi ludzie. Do tegorocznej edycji zgłosiło się 7 szkół podstawowych z Bolesławca. Odwiedzi nas łącznie 16 klas, blisko 400 uczniów. Czyli mamy do przeprowadzenia 16 zajęć dydaktycznych, 16 wycieczek do ujęcia i stacji uzdatniania wody i tyle samo wycieczek do oczyszczalni ścieków. Co oznacza dla nas duże wyzwanie, zarówno edukacyjne, jak i logistyczne. W tym roku uczniowie po raz pierwszy zajęcia edukacyjne w ramach akcji odbyli w specjalnie do tego przygotowanej sali w budynku obok ujęcia wody przy ulicy Modłowej. Poznali więc teoretycznie cały proces pozyskiwania wody, oczyszczania ścieków i produkcji zielonej energii. Nowością w tej fazie wycieczki były mikroskopy, dzięki którym uczniowie, jak zawodowi laboranci, mogli zaobserwować m.in. pracę bakterii, które oczyszczają ścieki. Zasadnicze cele naszej akcji nie zmieniły się. Nadal wiodącymi hasłami naszej akcji są po pierwsze plastikowym butelkom mówimy nie. I w ramach tego hasła staramy się promować picie wody z kranu jako sposób na zdrowy i proekologiczny tryb życia. Po drugie, mówimy nie marnuj wody, bo nie będzie przyrody. I tu pod tym hasłem pokazujemy dzieciom, jak mądrze i racjonalnie korzystać z wody, żeby jej nie marnować. No i po trzecie, toaleta to nie śmietnik. Uczniowie naocznie przekonują się, że tylko papier toaletowy jest w stanie rozpuścić się w wodzie i nie jest, jak wszystko inne, co niektórzy wrzucają do muszli, problemem dla całego systemu oczyszczania ścieków. Tutaj też uczestnicy wycieczki samodzielnie mogli wykonać filtry do oczyszczania wody, które można wykonać w niezwykle prosty sposób z tego, co nas otacza. Z sali edukacyjnej uczniowie przenieśli się obok do jednego z ujęć wody pitnej. Słuchajcie, tutaj pod ziemią, tutaj w tym miejscu jest taki bardzo głęboki odbiór, właśnie 110-metrowy. Słuchajcie, na końcu jest zamontowana pompa, bo tak jak wam pani opowiadała, to stoimy wirtualnie na warstwie wodonośnej, tak? Czyli na takim jeziorze, pod ziemią, tak? Czyli może to się złamać? Nie. Nie, bo jest bardzo głęboko, 110 metrów. A czy 110 metrów według was to jest dużo czy mało? Dużo. Dużo, prawda? Na tym samym terenie jest też cały system uzdatniania wody, która zostaje wydobyta z podziemi. To super czysta woda, ale wymagająca pewnych procesów, które czynią ją dobrą do picia, nawet bez przygotowania. Napowietrzanie i przepuszczanie przez filtry, które stabilizują w niej poziom niektórych pierwiastków, uczniowie mogli sprawdzić naocznie. Na tym monitorze zlokalizowane mamy wszystkie obiekty wodociągowe, czyli te, które odpowiadają za doprowadzanie produkcji i doprowadzanie wody czystej do waszych domów. A to kolejne miejsce przy ulicy Modłowej, które stanowi centrum monitorowania i sterowania wszystkimi procesami, które prowadzone są przez PWiK. I to nie tylko w mieście i okolicznych gminach, bo woda z Bolesławca dociera i do Kozłowa na północy, i do Pilichowic na południu. Kolejnym punktem wycieczki była oczyszczalnia ścieków przy ulicy Granicznej. To już imponujący zestaw przeróżnych urządzeń, które przede wszystkim służą oczyszczaniu komunalnych ścieków. Tutaj dopływają między innymi, tak jak mówiłam wam potocznie, ścieki, które zawierają proszki do prania, płyny. Te wszystkie roztwory zawierają fosfor i my musimy tak oczyścić ten ściek, żeby jego było mało. Poza oczyszczaniem ścieków w tym miejscu produkowana jest też jednak energia. Łatwo to rozpoznać po płytach instalacji fotowoltaicznej. Ale to, co specyficzne dla tej oczyszczalni, to produkcja zielonej energii z biogazu, który jest pozyskiwany w procesie oczyszczania ścieków. Słyszycie ten wielki hałas, który tutaj się odbywa? Tak. Zobaczcie, z jednej rury wydechowej wydobywa się spaliny, tak? No, to jest silnik z takiego dużego samochodu ciężarowego, który napędzany jest właśnie tym biogazem, tak? Zamiast paliwa takiego, który lejemy na CPN-ie, to on zasilany jest biogazem. Spalany biogaz w tym samochodzie, tak? W tym silniku. Ale mistrz,
generuje energię elektryczną. A drugim pożytecznym odpadem po oczyszczaniu ścieków są stałe frakcje, które stanowią poszukiwany przez rolników organiczny nawóz. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Zakonu PR-ów, biorący udział w wycieczce, wiele zapamiętali z tego, co przekazali im pracownicy PWiK. Dowiedziałam się po kolei, jak się oczyszcza ścieki, jak się uzdatnia wodę i jak się produkuje prąd. Tam, gdzie była woda, to właśnie najciekawsze chyba były filtry. A tutaj chyba najciekawsze były kratki, w których oczyszczało się ze śmieci. Najbardziej mi się podobało, kiedy braliśmy piasek i kamyczki i filtrowaliśmy wodę. Dowiedziałam się akurat, jak można przefiltrować wodę i można do tego wziąć najprostsze rzeczy. No, oczyszczalni to w sumie to wszystkie rzeczy były fajne. Wszystkie rzeczy były fajne. Obecnie trwają zajęcia i wycieczki uczniów do obiektów przedsiębiorstwa. To pierwszy etap akcji. Drugim będzie konkurs, w którym wezmą udział najlepsi z wiedzy o sprawach poznanych na wycieczkach z poszczególnych szkół. To dla uczniów atrakcyjne zakończenie udziału w akcji, bo związane z cennymi nagrodami dla zwycięzców konkursu.